Powiedz mi, jaki najfajniejszy prezent świąteczny z dzieciństwa pamiętasz? Coś takiego, co ci zapadło w pamięć? Wiesz co, jeżeli chodzi o dzieciństwo, to u nas nie było takiego zwyczaju, żeby sobie dawać prezenty na święta. Prezenty to był Mikołaj, czyli 6 grudnia. A święta to był po prostu czas z rodziną spędzony, więc jakby nigdy nie mieliśmy tego w zwyczaju za dziecka, żeby sobie jeszcze w święta dodatkowo prezenty wręczać. Ale myślę, że ten czas spędzony z rodziną i te kolacje wigilijne, przygotowania, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, to też można uznać jako prezent, bo jako rodzina nie patrzyliśmy na te rzeczy materialne, tylko na to, żeby wspólnie spędzić czas. Z dzieciństwa to dostałem cymbałki takie, na których sobie grałem. Wszystkich wkurzałeś? I wszystkich wkurzałem. Do głowy mi przyszła teraz rękawiczka, którą zgubiła moja siostra kilka lat wcześniej, po czym ją znalazła, była to motokrosowa rękawiczka. Zapakowała je w takie duże pudło. W tym pudle było mniejsze pudło i coraz mniejsze, aż na końcu było takie małe pudełko i tam wciśnięta ta rękawiczka. Ojej. Znaczy pamiętam, że tam kiedyś dostałem takie klocki Lego, taki zamek, zamek też, ale to taki piracki zamek. No i raz sanki chyba, takie narcosanki, to też pamiętam, że się cieszyłem strasznie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to narty skokowe od dwójka, jak dostałem pod choinkę. So it was kind of a tradition that my father always gave us a new ski jumping suit for Christmas, and I think this was always the best present because I just needed it for ski jumping.